Co tam cała ręka? Wystarczy sobie jeden palec uciąć, żeby życie stanęło na głowie. Rok temu o tej porze byłem całkowicie unieruchomiony. Nie mogłem pracować. 3 miesiące na chorobowym, rehabilitacja, tylko dlatego, że uciąłem sobie kciuka. Bogu niech będą dzięki za lekarzy, którzy uratowali ten palec i jest dzisiaj prawie już całkowicie sprawny. Więc może dlatego w tym 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, bo jesteśmy już w 12 rozdziale, szczególnie dotyka mnie 13 werset i w ogóle cała scena, w której w synagodze Jezus uzdrawia człowieka z uschłą ręką. Ja miałem tylko palec załatwiony i nie mogłem pracować. Umiem sobie wyobrazić, jak wygląda życie człowieka, który całą rękę ma uschniętą, ma tylko jedną sprawną rękę. W czasach, w których praktycznie wszystkie prace to były prace fizyczne. To był człowiek skazany na życie na marginesie. I do kogoś takiego dzisiaj Jezus mówi: wyciągnij swoją rękę, tą uschniętą rękę w moją stronę. I jak mówi Pismo? Wyciągnął i ręka stała się zdrowa. Dotyka mnie to szczególnie dlatego, że oczywiście tu nie chodzi tylko o uschniętą rękę, o fizyczne uzdrowienie. Każdy z nas ma coś takiego. Każdy z nas ma taką uschniętą część swojego życia. Taki swój wstyd, swoje kompleksy, niespełnienia, niespełnione oczekiwania, ograniczenie intelektualne, mentalne, fizyczne. Mamy to poczucie, ja mam takie poczucie, że nie spełniam się. I to jest słowo dzisiaj do ciebie, jeżeli masz takie doświadczenie, że coś w twoim życiu jest nie tak, jest uschnięte, nie jest do końca żywe. Jezus mówi dzisiaj do ciebie przez ten werset: wyciągnij do mnie, wyciągnij ten swój wstyd, to swoje uschnięcie, ten swój problem w moją stronę, bo jestem rozwiązaniem. Ja jestem ten, który może dać życie temu, co już jest uschnięte, co po ludzku już nigdy nie będzie żywe. Ja mogę dać temu nowe życie. Dlatego zostawiam cię dzisiaj z jedną taką myślą. Miej odwagę wyciągnąć w stronę Jezusa swój problem. Obnażyć go, pokazać go Jezusowi. Przełamać swój kompleks, swój wstyd i powiedzieć: Jezu, to jest mój problem. Nazwij go, nazwij ten problem, nazwij go po imieniu. Panie Jezu, to jest właśnie to moje uschnięcie, które odbiera mi radość życia. Przyjdź i uzdrów ten obszar mojego życia. Jest takie piękne słowo w 17 rozdziale księgi proroka Ezechiela, kiedy Bóg mówi: ja jestem Pan, który sprawia, że drzewo zielone usycha i który ma moc dać zieloność drzewu suchemu. Więc jeżeli ty dzisiaj uznajesz, że jest w twoim życiu coś suchego, suchy obszar, to odwagi, wyciągnij teraz tą rękę i powiedz razem ze mną w tej modlitwie, którą teraz razem możemy poprowadzić: Panie Jezu Chryste, to jest moja bieda. Ta ręka, ta bieda po ludzku nie jest już w stanie ożyć. Tylko Ty masz moc dać temu życie. Proszę Cię, Jezu, przyjdź i uzdrów. Uzdrów moje serce, moje życie, moją uschniętą rękę, moje uschnięte marzenia, moje uschnięte oczekiwania. Przyjdź, Jezu. Przyjdź z Twoim życiem do mojego życia. Daj mi życie nowe. Daj mi życie w pełni. Życie, które jest wolne od hańby, życie, które jest wolne od tego uschnięcia, bo Ty jesteś moim życiem. Przyjdź, Jezu, i tchnij życie. Tchnij życie we mnie. Amen. Teraz czas na Twoją lekturę, na 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Przeczytaj ten rozdział, prosząc Ducha Świętego o prowadzenie w tym czytaniu. I tak jak zawsze, proszę, przeczytaj to głośno, tak żeby słyszeć, co czytasz, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Więc żeby twoja wiara wzrosła, przeczytaj i proszę cię, podziel się wersetem, który ciebie dotknął. Mógł to być inny werset z tego rozdziału, ale w komentarzu, czy na YouTubie, czy na Facebooku, podziel się słowem, które ciebie dotknęło. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już się tymi słowami, wersetami dzielą. Zachęcam ciebie również, włącz się do tych komentarzy, wpisz werset, który ciebie dotyka. Tradycyjnie, jeżeli jeszcze nie włączyłeś subskrypcji kanału, zrób to dzisiaj. Włącz dzwoneczek, tak żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Jest nas coraz więcej, każdego dnia kolejne osoby przybywają na tym kanale. Cieszę się bardzo, że jest nas coraz więcej.
Jeżeli myślisz, że ten filmik, to nagranie komuś się przyda, oczywiście wyślij to, czyń dobro, podziel się dobrym słowem z innymi. Do zobaczenia, dobrego, błogosławionego dnia. Do zobaczenia jutro rano.